$20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is Dzieciaki z tej strony Jana Jamek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę aktualizację Blockstar Planet, więc zapraszam do oglądania. Z tego wszystkiego jest to, że po raz drugi znaleźliśmy się w tym cukierkowym świecie. Jeden test portalu w toku. Kalibracja trochę mi nie wyszła, jednak eksperyment i tak się udał. Udowodniłam, że baza portalowa wystarczy, by utworzyć wiry czasoprzestrzenne w odpowiednim przyspieszeniu grawitacyjnym wymaganym do przemieszczenia potrzebnej masy, czyli nas. Popracuję jeszcze nad kalibracją i spróbujemy jeszcze raz, gdy Parkour City wybierze już nowego burmistrza. Nie wydaje się, że ten świat wygląda dość znajomo? Nadążasz na ulicach prędkości, odważny nam kat. Przygotuj się na kolekcję specjalną. W tym tygodniu skupiłam się na stylowych wyglądzie podczas rozwijania dużych prędkości. Mam 4 zestawy spodni i butów, które podoba Ci się najbardziej. To jest właśnie taka fajna kolekcja. Mamy tutaj takie różne rodzaje spodni i właśnie te to co coś. To jest taka sukienka, która kiedyś była w pakiecie. Ona się nazywa... Tamta w pakiecie się nazywała Short Skirt. No i wyglądała normalnie bardzo podobnie, więc też normalnie bardzo duży plus, jak komuś się podobała ta spódniczka. No a nie mógł jej mieć. No więc teraz, jeszcze przy okazji, mamy taki sobie superowy, cukierkowy Nektus. Myślę, że on jest taki cudowny, że po prostu, nie wiem, może tutaj są tacy, którzy mnie teraz tutaj zjedzą, ale naprawdę, on jest chyba nawet ładniejszy od chromacji, jest tak cudowny. Zobaczcie, tutaj tyle słodyczy, tak kolorowo i pięknie, mi się bardzo on podoba. Akurat jakichś żadnych nowych klocków nie ma, ale za to zobaczyłem, że jakimś dziwnym trafem zniknęły bramy. W sumie nie wiem, czy tam dalej jest jakieś przejście, warto by w sumie to sprawdzić. Sobie damy pomniejszacz, którego oczywiście nie ma. Tworzenie. O, i ogółem sobie dzisiaj jeszcze stworzymy to takie cudeńko, magnes odpychający, więc sobie weźmiemy też teraz spray kurczący. Damy go sobie i weźmiemy dyska teraz. Dobra, bierzemy dysk i lecimy sobie tam. W ogóle mam jakiś taki dziwny czarny look, nie wiem dlaczego takiego wziąłem, ale on po prostu mi się podoba, bo te spodnie są super kozackie. No, jak widzę, tutaj zastąpili my nasi kochani moderatorzy klucze takimi bardzo fajnymi klockami. Nie wiem dlaczego i po co, ale to jest fajne, podoba mi się, bo nie wiem, kiedy w ogóle jeszcze ten klocek dojdzie. Mam nadzieję, że dosyć niedługo, bo jest bardzo fajny, mam dużo świata, w którym mógłbym go urozmaicić. O, weźmiemy sobie teraz tą spódniczkę, zobaczcie, że ona chodzi podobnie do tamtej z pakietu nawet całkiem. Nawet nie jest ona aż taka zła. Zobaczcie, że... No ale do tego czasu ta Penny Pandora się już dosyć zmieniła. Tylko, że ten ruch tej spódniczki jest dosyć brzydki, więc mi się to nie podoba. Zobaczmy, czy tajemnica jest na swoim miejscu. O, i weźmiemy też kryształ. Dobra, pójdziemy sobie sprawdzić, czy tajemnica jest na swoim miejscu. Chyba pewnie tam też jest ten taki kawaii blok. Tam też na pewno jest kawaii blok, bo to byłoby aż za proste, żeby to było takie proste. Dobra, to pójdziemy sobie tutaj, do świata VIP. Świat VIP się chyba nie zmienił, ale zobaczcie, jak dziwnie wygląda logo sezonu 6 na tym takim cukierkowym. To się po prostu jakoś tak nie trzyma, chromaniańskie byłoby na tym o wiele ładniejsze. I to jest normalnie takie jakieś duże pomieszanie z poplątaniem, bardzo tak kolorowo i cukierkowo. Bardzo mi się tutaj to podoba, to miejsce. Dobra, więc sobie idziemy tutaj. Nie no, chyba się tutaj za dużo nic nie zmieniło. Ale dobra, to sobie weźmiemy tutaj chyba... Boże, nie umiem się z tego wyplątać. Gdzie ja poszedłem? Nie wiem, jak się stąd wychodziło, bo naprawdę tutaj dawno, dawno grałem. No i może jakoś uda mi się wyplątać stąd, bo... Gdzie ja w ogóle jestem? Halo? Boże, jak ja się zgubiłem, co się ze mną stało? Pomóżcie mi, ratunku. O, może teraz tu? O, i okej, udało mi się. Więc teraz tak, Boże, jak ktoś wie, gdzie jest zielony klucz, to mi możecie powiedzieć, bo ja naprawdę rok temu nie zdążyłem go znaleźć. Nie zdążyłem znaleźć tego klucza. No i dobra, zrobimy sobie tutaj, wskoczymy. No, dysk nam się sam włączy. I teraz tak, po prostu ciekawi mnie, co jest w tym takim, w tej kawiarni, że tak to nazwę. Okej, tutaj jest chyba, no jakaś kawiarnia chyba, nic jakiegoś tak specjalnego nie ma. No i to jest chyba z Nektusa wszystko. Przydałyby się jeszcze nawet jakieś fajne kryształy. No ale dobra, trudno. Idziemy do tworzenia. I teraz sobie stworzymy ten taki magnes. Więc sobie tak bierzemy. No, oddajemy powietrze. Mamy sobie tutaj magnes odpychający. Magnes odpychający ma dużo odbiegunek, więc będzie odpychać blok. Dobra, więc sobie go tworzymy. No i mamy magnes odpychający, sobie go damy od razu na świecie, nowy świat damy sobie, może mały, dobra.
A teraz oczywiście znacie mnie i ja bardzo lubię fantazjować, więc sobie damy na ziemię perłę Tropicalypso. No, takie to trochę moja taka inwencja twórcza, można tak powiedzieć. I teraz sobie damy to na biało. Można dać 5 magnesów, więc to normalnie fajnie wygląda. Damy sobie też niebo, które pasuje do tego, tak jakby do tej aktualizacji, czyli takie różowe chmurki, no wygląda to chyba bardzo fajnie. No to sobie damy coś takiego, Boże, ale ja lubię fantazjować z tymi normalnie rzeczami. Gdzie jest ten kwiat wyźnie? O, jest. No i dobra, damy go sobie tu. Sobie go damy. Wygląd ma jakiś taki, no trochę słaby, ale no powiedzmy, że no nie wiem, zobaczymy, może fajnie działa. Może i fajnie działa. O, tutaj widać jego działanie normalnie. Kurde, ale odpycha, ale odpycha. Ale dobra, jest coś, co jeszcze koniecznie muszę z nim sprawdzić. Czyli sobie zbudować tutaj taką platformę, że tak to nazwę. Dobra, sobie go tutaj postawić za chwilę. I będzie, zobaczcie, o, i teraz zrobimy coś takiego, że sobie go tutaj damy i będziemy, a, dobra, on nas odepnie. Myślałem, że my będziemy na nim tak latać, a więc nie, to niestety. Trochę się przeliczyłem. Trochę mi nie wyszło coś tu, więc dobra, niech on sobie tutaj wróci na swoje miejsce. No i dobra, zapiszemy to sobie jako, ale odjechałem, magnes odpychający. No, więc mamy, wyjdziemy tu sobie w sumie, czemu by nie, Boże, nie chcę tutaj dać jego. Oj, zrobiła mi się jakaś misja. Dobra, więc sobie bierzemy go na miniaturkę, bo czemu by nie. Odbieramy misję, no i dobra, bierzemy sobie na miniaturkę nasz magnes. Dziwny on jakiś, wygląda jak jakiś pączek, czy odważanek, czy sam nie wiem. Dobra, o, ale mnie wyrzucił, dobra, zagraj, zagramy sobie w czat. No i mamy, zobaczcie, że tak to wygląda, to jest takie trofeum trochę za te takie kryształy kinetyczne, więc jest, no, chyba fajnie. No i co, na dzisiaj, kociaki, to już będzie na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No, a ja się już z Wami żegnam, pa, pa!